Witaj na moim kanale, bardzo dziękuję Ci, że wszedłeś i będziesz mógł obejrzeć ten materiał. Chciałbym także, żebyś mógł subskrybować ten kanał, jeżeli Tobie ten filmik się spodoba. Udostępnić go swoim znajomym, gdyż jest on dopiero w fazie takiej rozwojowej. I jeżeli byś spodobał to nagranie, proszę wpłać darowiznę na fundację, którą prowadzę, dzięki czemu będę mógł ten kanał jeszcze szybciej rozwijać, dzięki Twojej pomocy. Wszystkiego dobrego i miłego oglądania. Привет, товарищ Томаш. No tak, w tym płaszczu to raczej po niemiecku powinienem odpowiedzieć. Tak, ja już po rosyjsku mówię, bo spędziłem tutaj 2 dni w Austrii z Tomaszem, więc jestem już pod wpływem jego. Papierem bite. Tak, pokaż. To są malunki Ukraińców i to jest właśnie ich kultura, która się tutaj nawet w Austrii przejawiła, taka chłopska kultura, prawda? Tak. Że typowe, to sami Ukraińcy, uchodźcy, skrzypek na dachu, czy jakieś żydowskie jeszcze klimaty. No nie, no wątpię, tak, ale typowa kultura, czyli przedstawienie jakby tego, jakieś takie domostwa chłopskie, no i to po stronie ukraińskiej, a po stronie austriackiej, jak oni widzą Austrię, już zamki, czyli arystokracja. Zresztą dzisiaj oglądaliśmy ciekawy wywiad, który u was jest na Wbrew Cenzurze, z Aleksandrem Druginem, który tak przedstawiał, prawda, że to jest też kulturę tą chłopską. I on to przedstawiał, mówiąc o tym, jak Ukraińcy postrzegają Polaków. Tak. Jako szlachtę, jako panów, do których oni by dążyli. On zresztą tak ciekawie powiedział, że na Majdanie oni skakali, bo chcieli doskoczyć do Polaków, być Polakami. Dobra, chodźmy jeszcze tutaj, przejdźmy się kawałek. Także jesteśmy tutaj w tym obozie obchodzu. Idziemy tak, pokażę. Okej, okay, tutaj, no, idziemy. Jeszcze chwilkę, bo już dzisiaj jedziemy stąd. Dobra. Tak, no właśnie. Tu mamy taki labirynt. Mamy taki labirynt fajny, w którym chcieliśmy stworzyć centrum współpracy, bo tu jest sala konferencyjna. Akurat jesteśmy w takim przejściu. Może zerkniemy, tu będzie biblioteka, zobaczymy bibliotekę. To jest mała biblioteczka. I tu byśmy chcieli mieć takie stworzyć właśnie centrum współpracy, jak już nie będziemy chcieli się zabijać. To może spojrzę, tutaj jest z tej strony, może zobaczyć. Przez okno, bo już nie mamy czasu. To jest biblioteczka i jest taka duża sala konferencyjna, gdzie w tym całym budynku moglibyśmy stworzyć jakiś projekt właśnie, chociażby, tak? Centrum Polski uchodźców? Nie, właśnie jakby nie była wojna, bo jak będzie wojna, to przecież będzie. Oj. Jak będzie wojna, no to właśnie już słyszeliśmy, co będzie. To nomen omen, czyli... Dobra, zwracajmy, bo za chwilkę może... odjadę bez nas, ale tak chciałem skomentować, że albo to będzie centrum dla uchodźców, będziemy się tutaj meldować, będziecie do nas pisać, gdzie tutaj Michał, gdzie Tomasz się ewakuować. No chyba, że będziecie tam chcieli umrzeć tam pod Lublinem, Rzeszowem, czy tam gdzieś tam, pod Białym Sokiem, jakieś tam bez broni. Tak przewidujesz, to te znajdzie miejsce na studio, bo ja bym nie tak, chciał zamykać. Nie, spoko, kanału. Spoko. Będzie tu kanał, będziemy na emigracji, Radio Wolna Polsza. Nie. No, albo jeżeli będzie plus, no to zrobimy sobie centrum tutaj współpracy polsko-rosyjsko-ukraińsko-austriacki na przykład, tak? I skoro Ukraińcy są, to... Zresztą bardzo ciekawy, mieliśmy pomysł jeszcze przed wojną, ale wszystko już była ta wajcha przeniesiona, żeby robić taką właśnie na ramach OBWE konferencję deeskalacyjną. Kiedy napięcie poszło. No oczywiście to było mrzonka, bo te decyzje podjęte były już dawno. I mieliśmy na przykład też tam profesora Gromyko z Rosji, ale także ukraińskich profesorów, których niestety nie pozwolono. Także no, już nasze auto przyjechało, także wracamy do Polin, jak ja to mówię, do Polin. Jak prezydent Duda, przypominam, ja cytuję cały czas prezydenta Duda z 20 grudnia 2020, że tu jest Polin, więc wracamy do Polin. Zgodnie z... Póki będzie prezydent Duda, ja będę tak mówił. No, także pozdrawiam, jedziemy z powrotem do was. Na razie, cześć.
opłaca jechać, bo to wiesz, wyjedziesz wcześniej, a dojedziesz później, nie? Tak? No dobra. No to mam wiesz, ten pociąg idzie chyba, nie wiem, kilkanaście minut do centrum. Okej. Okay. Także jesteśmy już w Warszawie. W Warszawie, znaczy już zobaczę, sprawdzę, czy jeszcze w Warszawie jest, czy już Warszawa jest. To jest kwestia płynna. No, jesteśmy na miejscu. I ostatnie na dzisiaj z punktów to będziemy mieć wywiad, rozmowę z Tomaszem na jego kanale, będę gościem. Będziemy mówić sprawy, które się tam wydarzyły, może jakieś wyjdą jeszcze inne tematy. No i materiał będziecie mogli obejrzeć już w niedzielę, czyli to który będzie? Niedziela? No jajku, bo dzisiaj... to mnie teraz zaskoczył, jak dzisiaj jest 29, 30, 31. Pierwszy lub drugi, czyli jeszcze nie w Dzień Dziecka, tylko następnego dnia. Także będziecie mogli obejrzeć ciekawy wywiad na Wbrew Cenzurze. Także zapraszam serdecznie. No, a my się cieszymy, że jesteśmy w Polsce, nie? Pewnie. No, na razie, cześć. Mam nadzieję, że ten materiał Tobie się podobał. Jeżeli tak, to przede wszystkim udostępnij go. Będę bardzo za to wdzięczny. I jakbyś chciał wesprzeć finansowo darowiznę na fundację, którą prowadzę, dowolną kwotą, będę Tobie bardzo zobowiązany. Z tego względu będę widział, że jest zainteresowanie i także będę miał materialne podstawy, żeby tworzyć bardzo ciekawe materiały o wysokiej jakości merytorycznej i wizualnej. Bardzo dziękuję i oglądaj, subskrybuj mnie i oglądaj następne materiały, które będę wysyłał dla Was. Cześć.